Hejka kochani, dzisiaj chciałabym Wam pokazać propozycje paznokci takich świątecznych, które też możecie wykorzystać na Sylwestra. Będą to 3 propozycje, będą łatwe, miłe i przyjemne, więc zaczynamy. Pierwsza propozycja tych paznokci to jest taki śmieszny jakby frak na paznokciach. Do tego celu będziecie potrzebować białego, zwykłego lakieru, ja mam akurat taki. Później Wam podam na dole numerki tych lakierów i firmy i taki czarny, taki cienki pędzelek. Pierwszy krok to będziemy malować właśnie płytkę paznokcia na kolor biały. Najlepiej 2 warstwy. Teraz słuchajcie, bierzemy ten czarny lakier z cieniutkim pędzelkiem i będziemy na tą przeschniętą już białą powierzchnię malować taki jakby frak. Już zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Wzorek nie jest dość trudny. Okay, czyli z jednego końca malujemy taki jakby trójkącik i z drugiego, tak jakby w połowie paznokcia ta linia Wam się zaczyna. I teraz tutaj wszystko sobie wypełniamy. Ja teraz sobie jeszcze to wypełnię zwykłym już pędzelkiem, tylko chcę tutaj bliżej tej linii. Teraz przepraszam Was, że Wy teraz nic nie widzicie, ale muszę dla lepszego efektu Wam na chwilkę to zasłonić. Jak widzicie, takim pędzelkiem jest ciężko sobie to uzupełniać, ale jakoś damy radę. Ok. I teraz słuchajcie, przechodzimy do guzików i do muchy. Czyli teraz robimy sobie guziczki. Wystarczą nam 2, jak widzicie, mi troszeczkę ścieka lakier. O, takie guziczki. I teraz będziemy robić muchę. I muchę, powiem Wam, najlepiej sobie zrobić tak jakby na krzyż paseczki, taki jakby X. I teraz będziemy wypełniać sobie muchę naszą. I zaraz jak nam przeschnie, to będziemy malować topcoatem. Drugą propozycją świątecznych paznokci będzie taki w sumie miszmasz artystyczny. Do tego celu będzie nam potrzebny szary kolor, srebrny, taki właśnie typowo bardzo taki brokatowy. Jeżeli nie macie takiego lakieru z takimi dużymi drobinkami brokatu, to wystarczy brokat po prostu, jakiś tam taki ozdobny. Albo cyrkonie na przykład. I taki lakier również znowu w pędzelku cieniutki, też brokatowy, srebrny. Wy oczywiście możecie na przykład to w złocie sobie zrobić, jak to tam woli. No i oczywiście musimy sobie położyć na całą powierzchnię paznokcia ten szary odcień. Znowu 2 warstwy. Mi się bardzo podoba ten szary kolor, ale Wy możecie na przykład zrobić, mi się też bardzo podobają paznokcie, na przykład kolor burgundowy, teraz taki modny, z kolorem właśnie złotym, ze złotymi, ale ten mi taki się mroźny, fajny wydał kolor, bardzo fajny na
zimę i mrozy. I teraz właśnie bierzemy ten brokatowy lakier i słuchajcie, tak jakby na końcóweczkach, przechodząc troszeczkę do środka płytki paznokcia, malujemy sobie paznokieć. Teraz bierzemy ten drugi znowu z cienkim pędzelkiem i gdzieniegdzie domalowujemy kreseczki. Tak jakby wypełniamy ten brokat, który nam nie do końca gdzieś jakby wypełnił ten paznokieć. Trzecią propozycją, już ostatnią moich świąteczno-sylwestrowych paznokci, będą paznokcie z użyciem czerwonego lakieru, takiej krwistej czerwieni i takiego brokatowego. On jest akurat, jak widzicie, taki dość kolorowy, brokatowy. Ma tu prawie wszystkie kolory, ale jak mówiłam Wam wcześniej, jak nie macie takiego kolorowego, brokatowego lakieru, to możecie użyć zwykłego brokatu dostępnego w każdej drogerii. I znowu malujemy płytkę paznokcia na czerwono. Standardowo dwie warstwy. Teraz oczywiście bierzemy ten brokatowy lakier. I będziemy, słuchajcie, jakby nie tak jak poprzednio po całości malować tym brokatem, tylko tak na boczku, że taka powstanie Wam choinka. Później pamiętajcie, żeby pomalować wszystko top coatem. Mam nadzieję, że propozycje moich łatwych i szybkich paznokci na święta lub Sylwestra Wam przypadła do gustu. Piszcie do mnie, jakie Wy macie pomysły na tegoroczne właśnie paznokcie świąteczno-sylwestrowe. A jeżeli ktoś z Was zrobi sobie z mojego pomysłu, to chętnie bym zobaczyła zdjęcia. Ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do następnych filmików przedświątecznych. Buziaki, pa!